Witam, z tej strony, za kierownicą Wojtek. Jesteśmy w miejscowości Ambrożów, niedaleko Starachowic. Mamy dzisiaj taki wyjątkowy sprzęcik, masejek. Lewo! Musimy się trochę przestawić, bo tu do rzepaku mamy z lewej strony, a hederek z prawej, także trochę tu musimy pokombinować. Kombaj wygląda bardzo ładnie na te swoje latka, także praktycznie. OK. No i można powiedzieć, super stanie jest. No. No ale najpierw może zwalimy ten stół. Bo stół z lewej będziemy zwalać. Nie no, header jest bliżej, nie będzie nam przeszkadzał niczym. A po co to się ubrać? No jak to się tutaj tutaj? Z przodu zostawimy pasy tylko. Te klamry nie ściągaj, bo to nie jest tak u ciebie. No i u mnie inaczej się wszystko zwija. Jak tutaj w szkoli. Dobra. To czy tu wjedzie po spód? Chyba wjedzie jakoś. Tak, wiecie, widzisz. Oj, kap, kap, kap. Podnieś trochę do góry. No, teraz możesz sobie dojechać. Troszkę do tyłu, do tyłu, do tyłu. O, teraz. Nie chwyci z tej strony. Nie. Nie ma wideo, mówię. Wiesz co? Trochę cofnie, zrobię te gumy na dół, żeby pod ten, nad gumy wjechać. No, bo tak z gumami wieści ciągną. Okej. Oj, tam przedłuż... O, dobra. Kombaj super stanie, co tutaj widać. Zero wody. Jak ma to latka, kombaj 87 rocznik.
bardzo wąskim federkiem, to jest federek 360. Ponoć. Już z większymi hederami tutaj później ciężko się przemieszczać między polami. Na ten? Tu będzie kopa. Na tym tuż muszę przerobić go. Wyjście z powietrza z drugiej strony. Tak. O, jeszcze raz do góry. Krzywo jest, kurwa. Jeszcze trzeba trochę płynąć, żeby skoczyło. Dobra, zawsze. Za zgodę na nagrywanie. Oj, 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 oj,